drugi komik. I to jest, słuchajcie, no po prostu tak jeden z bardziej energetycznych komików, jacy występują w ogóle w polskiej komedii. Powiem wam, no wulkan komedii. Oto przed wami. Raz jeszcze was proszę, ręce do oklasków, dajcie mu wciul energii początkowej. Oto przed wami Tomek Machnicki! Może ja nie będę nic mówił po prostu. Tylko tak będziemy siedzieć. Zajebiście. To już jest najlepszy występ, jaki miałem w tym roku. Dziękuję bardzo, tyle ode mnie. Jak się ktoś jeszcze nie zorientował, to ja z żartami to mam tak różnie. Ja to najbardziej rozpierdalam właśnie energią. Tak. Wiecie co, ja ostatnio występuję coraz więcej i jeżdżę po różnych miejscowościach i pojechałem do Lublina i tam się pojawiły wątpliwości i ja chciałem je rozwiać i powiedzieć bardzo stanowczo i wyraźnie, że Mateusz Morawiecki to nie jest mój stary. Przynajmniej oficjalnie. Tak twierdzi mój stary, a mama się nie odzywa, także... No, mnie te wątpliwości trochę wkurwiają, szczerze mówiąc. Wiecie, człowiek pójdzie do Żabki i zamiast resztę wydać, to się pytają, jak tata sobie radzi z pandemią. Albo każą wypierdalać. Ja nawet ostatnio sobie stałem pod Żabką, nie? I tam stało dwóch takich żuli. I jeden mówi do drugiego, ty stary, ten PiS to jest strasznie chujowy, oni kompletnie rujnują PKB. A ten drugi żul tak patrzy na niego i mówi, stary, ja mam to w dupie i tak nie jeżdżę pociągami. Ten jeden się zwraca do mnie, nie, i mówi, ty szefie, daj nam na piwko. Mówię, nie, no mam tylko kartę. On mówi, nie szkodzi, iść do środka, kup nam najtańszego browara. Ja wchodzę do tej szafy z browarami, nie, patrzę, tam taki najtańszy Piast za złoty 70, nie, myślę, kurde, nie będę dla nich takim chujem. Wziąłem im za 3,70 bezalkoholowe. Oni się z jakiegoś powodu wkurwili, ale ja ostatnio chodzę raz w tygodniu na siłownię, grać w ping-ponga, także spierdoliłem po prostu. Ale ja to się najbardziej, szczerze mówiąc, boję, że z tej całej pandemii, z tego wszystkiego to wyniknie jakaś wojna, słuchajcie. No, bo ja się bardzo boję wojny. Ja mam krótkowzroczność, astygmatyzm, daltonizm, płaskostopnie, skoliozę i kurwa kategorię A. Ja to myślę, że nie powinienem mieć żadnej kategorii, tylko grupę inwalidzką. Wiecie, przecież ja w okopie z daltonizmem, to jako jedyny bym się zastanawiał, którzy są nasi. Ale mam takiego kolegę, nie? On mówi, o Tomek, nie możesz być pizdą, trzeba walczyć. Się, no łatwo powiedzieć, nie bądź pizdą, jak jedyna bomba, którą znasz, to jest Red Bull Jagermeister. Ale ja bardzo dobrze znam tego typa. Ja go ostatnio nawet usunąłem ze znajomych na Facebooku. Bo on po tej całej, wiecie, dyskusji odnośnie LGBT napisał takie zdanie. O pedały, pierdolcie się tylko nie na oczach naszych dzieci. Ja myślę, gdzie ten typ, kurwa, zabiera te dzieci? Czy ja nie zauważyłem, jak oni się zaczęli pierdolić na kazach w Biedronce, czy o co chodzi? Ale on później napisał jeszcze lepszą rzecz, napisał takie zdanie. Jebane pedały, wypierdalać do swojego kraju. Już abstrahując od poglądów tego typa, nie? To zajebiste jest, że on myśli, że jest jakaś magiczna kraina. Pedalia. Płynąca wazeliną i lubrykantem. Nie, ja się go pytam. Ty stary, czemu ty tak nienawidzisz tych homoseksualistów? A on mówi, bo Bóg tak chciał. Nie, ja sobie wyobraziłem Boga, jak siedzi w niebie, czy gdzie oni tam siedzą i mówi, no wszystkich ludzi kocham, wszystkich kocham, ale pedałów nie zdzierżę. Przecież oni chcą mieć dzieci. Jak można mieć dziecko bez tradycyjnego stosunku płciowego? A Jezus na to, tato, co ty? Jezu, wyluzuj. Nie chodziło mi o ciebie. Nie chodziło mi o ciebie.
Ale ja szczerze mówiąc, to myślę, że mi się te wszystkie rzeczy przytrafiają, bo ja jestem za miły. Ja jestem za miły. Nawet w stand-upie jest to samo. Ja się nie przypierdolę nawet do nikogo w pierwszym rzędzie. Można powiedzieć, że ja nie wiem, kto siedzi w pierwszym rzędzie, tak naprawdę. Ale ja myślę, że to jest dlatego, że jestem za miły, bo ludzie nawet o mnie mówią, że jestem taki Jan Paweł II stand-upu. No, w porzo typ tylko po prostu pewnych rzeczy nie widzi. Tak, ale to, co powiedziałem do tej pory, to jest takie dość negatywne, obiektywnie rzecz biorąc. No i ja chciałem też mieć w swoim programie coś takiego pozytywnego. Zauważyłem, że stand-uperzy mają taki trik, że mówią jakiś pozytywny, fajny fakt ze swojego życia, żeby coś przekonać publiczność do siebie, dostać jakieś małe brawka. Więc ja chciałem powiedzieć, że my ze swoją żoną się zaczęliśmy starać już tak naprawdę kilka lat temu i w końcu, po 9 miesiącach, dostaliśmy rozwód. I ktoś mi mówi, Tomek, to nie jest pozytywne, to jest negatywne. Ja mówię, no to jest tak negatywne, jak negatywny wynik testu na HIV. Wiesz, że coś kiedyś odjebałeś, a teraz już wszystko będzie dobrze. W ogóle ludzie mi nie wierzą, że się rozwiodłem. Ludzie mówią, a Tomek, wiesz co, ty to wyglądasz bardziej jak powód rozwodu rodziców. Ale mam też na osiedlu taką sąsiadkę, ona jest strasznie wścibska, nie? I mówi, o panie Tomeczku, a teraz to się 60% młodych małżeństw kończy rozwodami. Ja mówię, pozostaje 40 się kończy śmiercią, to w ogóle nie jest kurwa lepsza opcja. A ona mówi, a panie Tomeczku, a czy pan wie, że w małżeństwie najważniejsze to jest udane życie seksualne? I ja się z tym w ogóle nie zgadzam, bo życie seksualne w moim małżeństwie było bardzo udane, tylko ja w nim po prostu nie uczestniczyłem. Ale ona mi nie odpuszcza, nie? Tak, moja żona by była z tych braw bardzo dumna. Słuchajcie, ta sąsiadka ona mnie odpuszcza, nie? Mówi, o panie Tomeczku, a po tym rozwodzie ja w ogóle pana nie widuję z nami w kościele. Ja mówię, jestem z państwem duchem. Ona mówi, a duchem to się nie liczy. Ja mówię, Jezus jest duchem, co tydzień się pani do niego nie przypierdala. Ona mówi, dobrze, a co pan myśli o aborcji? Ja mówię, zwykle nie myślę. Ona mówi, co jakby pan pomyślał? Mówi, nie chciałbym za bardzo. Ona mówi, a zadam panu zagadkę. Panie Tomeczku, niech się pan zastanowi. Może się pan cofnąć w dowolne miejsce w czasie i przestrzeni i dokonać aborcji na jednej matce. Czyja by to była matka? Ja mówię, nie wiem, raczej pani matka. A ona mówi, nie, mojej nie można. Niech się pan zastanowi. Może się pan cofnąć w jedno miejsce w czasie i przestrzeni i dokonać aborcji na jednej matce. Przecież pan tą aborcją może zwolnić jednocześnie miejsce w Sejmie i na Wawelu. Szli, ja pierdolę! Ja się w ogóle nie spodziewałem, do czego to zmierza. A ona... Ona mi jeszcze mrugnęła i mówi, ale panie Tomeczku, kto by wtedy ukradł księżyc? Dobrze, że ona to wymyśliła, bo ja bym sam nigdy czegoś takiego paskudnego nie powiedział. Ale słuchajcie, moim zdaniem i tak w rozwodzie najgorsza to jest ta rozprawa rozwodowa. Nie wiem, czy wiecie, ale tam trzeba mówić do mikrofonu. I mi totalnie odjebało. Ja zacząłem testować żarty. Mówię, a czy wysoki sąd wie, że rozwody są najmniej psychologicznie obciążające dla dżdżownic? Bo one nawet jak mają jedno dziecko, to mogą się nim podzielić. Ja pierdolę, czyli pana wina, dziękuję bardzo. Ale ja, wiecie, ja nie byłem jakimś mężem miesiąca, mężem roku, to możemy sobie jasno powiedzieć. Ale z drugiej strony moja była, to wymyślała bardzo dziwne rzeczy. Ona kiedyś powiedziała, że przeszła na weganizm. Ja mówię, ale przecież ty ciągle jesz ryby. Ona mówi, bo ryby to nie są zwierzęta. Ja mówię, dlaczego? Ona mówi, bo Noe nie zabrał ryb na arkę. Ja pierdolę, ja nie wiedziałem, jak ryby miały przejebane. To gołębie mają farta, że arka nie była samolotem. Ale ja myślę, że gdzieś cała ta negatywna energia i cały ten hejt to się zaczyna w internecie. Bo ja miałem na przykład taką sytuację, nie? Sprzedawałem buty za 150 zł na OLX-ie i pisze do mnie typ, dzień dobry, mam 100, co możemy z tym zrobić? Ja nie wiem, stary, zarób dodatkowe 50. A on mi pisze, a to się debilu nie dogadamy. Ja myślę, czemu ja jestem debilem w tej sytuacji, nie? I piszą, stary, czemu ja jestem debilem w tej sytuacji? A on mi pisze, wiesz co, kurwa, poniosło mnie, przepraszam. I ja mu sprzedałem za 100. I ja już nie wiem, kto jest debilem w tej sytuacji.
Ale w internecie jest pełno takich rzeczy. Ja nawet swojej byłej na Facebooku napisałem 100 lat. I ona mi pisze, a Tomek 100 lat to w ogóle nie jest szczere, w ogóle nie jest szczere. Ja już bym wolała, żeby ktoś mi szczerze napisał, chuj ci w dupę. I to niby jest głupie, ale z drugiej strony, słuchajcie, chuj ci w dupę faktycznie zawsze jest szczere. Nie ma tak, że ktoś mówi chuj ci w dupę z kurtuazji. Nie ma tak, że przypuszczacie dziewczynę w drzwiach i mówicie, a chuj ci w dupę. Nie ma tak, że ludzie się zbierają na Wigilię, jakaś babcia z opłatkiem, o chuj wam w dupę, moi mili, chuj wam w dupę. Nie ma tak, że ksiądz przepuszcza ministranta na zakrystię i mówi... Dobra, to nie był żart tak naprawdę. To był zły przykład. Ale w internecie jest pełno takich rzeczy. Nawet, nie wiem czy kojarzycie, była taka sytuacja jakiś czas temu, że dzieci sobie robiły selfie w Auschwitz. I tam kobieta w dyskusji na ten temat się oburzała. O, to jest totalna znieczulica, kompletny brak empatii. Powinni dla nich z powrotem uruchomić piece. Ja pierdolę, to jest ta empatia, no nie? Jakiś typ jej odpisuje, kobieto, co ty piszesz? A ona mu pisze, przecież nie po to, żeby ich tam wsadzać, tylko żeby zobaczyli, jak się kiedyś paliło Żydami. Ten koleś jej pisze, kobieto, co ty pieprzysz? Jak już, to nie Żydami, tylko Żydów. A ona mu odpisuje, w piecu kim, czym, Żydami, debilu. I dla mnie to jest szczyt empatii w internecie. Żeby powtórzyć Holokaust w celach edukacyjnych. To jest szczyt. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie.